Witajcie po przerwie, Karol Bartkowski z tej strony, K2 Podcast oczywiście jak zawsze po drugiej stronie, natomiast znowu, jak zawsze, tak dużo mówię jak zawsze, Karol Bancerz, cześć Karolu. Cześć, cześć, jak zawsze. Cześć, jak zawsze, tak, dobrze, więc like always, w każdym razie dzisiaj rozmawiamy o mitach związanych z pracą w telemarketingu, w telesprzedaży, w contact center, ale nie tylko pracą, bo właśnie w pierwszej części, jeżeli nie słuchaliście, to zapraszamy. O 6 mówiliśmy o tym, jakie są mity związane właśnie z pracą. A teraz chcemy wspomnieć o tych, właściwie Karol przygotował, o mitach związanych z biznesem, czyli jak postrzegany jest telesprzedaż, w jaki sposób odbierają potencjalni klienci, odbiorcy i tak dalej, etc. O tym właśnie będziemy mówić i tych mitów też tutaj kilka Karol przygotował, więc zapraszamy. To jest K2 Podcast. Jedyna taka audycja skupiająca się wokół tematu Customer Care, którą możecie wysłuchać jadąc do pracy i wracając do domu. K2 Podcast. Więc mity, 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 jak sam wspomniałeś, mity, mitologia, czyli dobry temat na wakacje, no ale już po wakacjach. No więc prawie, jeszcze zostało nam tak, parę dni, ale to już tak, wiesz, czuję, że jest no to jesień, nie będę straszny, nie, dobra. Tak, tak, no w każdym razie... Dzieci płaczą, że nie chcą do szkoły, albo płaczą, że chcą. Że chcą, różne, że już mają sytuacje. Dojść do domu, różne są sytuacje, różne wieku. No ile można ze starymi w domu mieszkać, nie? A rodzice mówią, a ile można z dziećmi? Do 18 roku życia, to się nie da. Tak, niech idą też do szkoły. Zatem o mitach w kontekście pracy mówiliśmy, a teraz właśnie w kontekście biznesu. W związku z tym standardowo proszę, Karolu, pierwszy mit, jaki przygotowałeś. No to na początku była ciemność. Chaos, chaos. No i chaos też, ale dobrze, no niech będzie. Telemarketing jest nieskuteczny. A, no to dobra, no to tyle, nie? To cześć, trzymajcie się, dobrego dnia. I do usłyszenia, tak? Nie, nie, oczywiście tak nie będzie. Dobrze, tak nie będzie. Tak. Telemarketing jest nieskuteczny, to jest jeden z najczęściej powtarzanych mitów przez biznes, przez przedsiębiorców, którzy myśleli, bądź gdzieś się otarli tak naprawdę i rozglądali tak? O telemarketing. I rzeczywiście jest to mit i jest to nie mit, jest to również fakt, bo to wszystko jest uzależnione od tego, kto dany projekt realizuje. Dla jednego będzie to skuteczny telemarketing, dla innego nie. Wszystko oczywiście jest uzależnione od tego, o jaka forma wynagrodzenia na przykład w tym telemarketingu działa. Część outsourcingowych call center pracowała bądź pracuje na success fee, na wynagrodzeniu od sukcesu. No to jest z jednej strony bardzo fajne rozwiązanie premiujące tylko za sprzedaż, no bo de facto firma zarabia tylko wtedy, kiedy sprzedaje, ale musimy o tym pamiętać. Firma również traci, kiedy nie sprzedaje i również traci wtedy, kiedy sprzedaje, więc też warto brać to pod uwagę i nie oczekiwać cudów od outsourcingowego call center w przypadku stosowania metod success fee. Tym bardziej, że historia rynku w Polsce odnotowało już kilka takich incydentów, w których to call center wynagradzane za success fee, za wynagrodzenie za skuteczność swoją, po prostu naciągało tą skuteczność, wciskając klientom produkty, których nie chcieli. Naciągając statystyki, naciągając klientów na zakupy, no i potem mamy dużą ilość czernów, dużą ilość zwrotów. Nie na tym to polega. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o wynagradzanie za akcje telemarketingowe, jest model mieszany, najbardziej racjonalny, gdzie płacimy za czas, jaki poświęcają na realizację naszego projektu telemarketerzy, czyli to jest tak zwane albo wynagrodzenie minutowe, albo stała stawka godzinowa za pracę telemarketera, no i plus success fee za efekty pracy tych telemarketerów. Tak naprawdę przerzucanie outsourcingowi tylko i wyłącznie rozliczeń za success fee powoduje, że płacimy mu za efekt, ale nie płacimy za jego pracę. Przecież my, zatrudniając w swojej własnej organizacji pracowników do realizacji tych zadań, na przykład tej sprzedaży, też płacilibyśmy wynagrodzenie temu pracownikowi. Żaden pracownik nie zgłosiłby się do nas, mówię, słuchaj, siadaj na słuchawce, będziesz sprzedawał, masz dzisiaj wynagrodzenie akordowe. Sprzedasz jedną sztukę, będziesz miał 2 złote. No tak się nie robi, tak? Więc model mieszany jest najbardziej racjonalny z punktu widzenia i outsourcera, i biznesu. Dlatego mówi się, że ta
ten telemarketing jest nieskuteczny, no bo stosuje jedną formę rozliczeń, jeden schemat. Bardzo często też zleceniodawcy narzucają sposób rozmawiania, kiedy to outsourcing doskonale wie, że to nie działa. To już nie jest ten etap. Nie jest ten moment, w którym możemy w ten sposób sprzedawać. To jest ta nieskuteczność. Z drugiej strony zdaję sobie z tego sprawę, że w call center pracują różne osoby. Różne osoby w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami. I oczekiwanie takich samych efektów, czy takiego samego sposobu prowadzenia rozmowy, może to jest istotniejsze, jak osoby starszej i osoby młodej, no, to w ogóle nie zagra, tak? Osoba starsza nie potrafi udawać nastolatka, jak nastolatek nie potrafi udawać osoby dorosłej. W taki sposób, żeby nie być rozpoznanym. No, chyba, że ma się zdolności aktorskie, ale to już no tak, ale pomijam, to wyjątki. Tak? To są wyjątki, dokładnie. Więc nieskuteczność może być związana z różnymi, zupełnie przypadkowo niezwiązanymi nawet ze sobą elementami. Wiek, baza, to jest bardzo istotny element. A jak baza, to oczywiście personalizacja tej bazy, dobór próbek, sposób rozmowy. To jest naprawdę tysiące różnych rzeczy, o których zleceniodawca nawet może nie wiedzieć. Dostarczając bazę, może ją kupić, nie wiem, na Allegro za 600 zł i oczekuje cudów, że ktoś sprzeda do tej bazy zawierającej 10 tysięcy rekordów 3 tysiące czy 5 tysięcy produktów. No, tak się już nie da. No, to nie są lata 90. Mhm. No chyba, że wiesz, pójdzie coś, co właśnie czego nie chcemy, czyli różnego rodzaju oszustwa, kombinacje, naciągania. No i takie call center, prawda? Działa miesiąc, dwa, trzy i upada, tak? To jest szybki zarobek, ale długo, długo unosi się dookoła tego tematu taki smrodek nieprzyjemny. Tak. No i później się mówi o nieskuteczności, czyli no, karmi się mity, a jednocześnie niestety nie poprawia sytuacji. No ale to taki stardandzik, jak to niektórzy mówią. No oczekujemy cudów w momencie, kiedy tego cudu może nie być i spodziewamy się, że on zawsze wystąpi. Nie zawsze się to udaje, też trzeba ponosić pewne porażki, tak jak prowadząc firmę. Nie zawsze nasze inwestycje udają się, tak? No fajnie, gdyby się udawały wszystkie, ale nie zawsze tak jest. Dokładnie tak samo jest z telemarketingiem. Nie zawsze telemarketing jest skuteczny, ale też nie można powiedzieć, że telemarketing jest nieskuteczny, bo to też jest nieprawda. No tak, to nie znaczy, że wszyscy przedsiębiorcy, tak samo jak się mówi, że wszyscy przedsiębiorcy ponoszą porażki, że to jest element. Tak, prawda, ale to jest nie ponoszą ryzyko tylko biznesowe. Tak, ale nie ponoszą tylko porażek, no bo to byłoby zupełnie absurdalne. Dokładnie. Jakbyśmy w ten sposób patrzyli. No dobrze. Zatem wspomniałeś tutaj przy tej okazji nie tylko o tym, że jest nieskuteczny, że nie jest nieskuteczny tak całkiem i w ogóle, ale wspomniałeś też co nieco o wieku, że jak gdyby tutaj też młodsi trochę inaczej, starsi trochę inaczej, natomiast jest taki też ciekawy wątek związany z tym wiekiem, że biznesowi się wydaje, że jedni sprzedają w takim wieku lepiej, a inni w takim wieku lepiej. No zdarzają się takie sytuacje, w których właśnie zleca się akcje opierając o to, że to muszą być osoby młode, bo one mają inne podejście do klienta. Nie, klienci również to są osoby starsze i jeżeli będziemy mieszać ten team sprzedażowy i osoby młode i osoby starsze, to będzie to skuteczniejsze. Są niestety takie mylne podejście niektórych, znam osobiście z nazwiska i imienia osób, które zlecają akcje telemarketingowe, duże naprawdę akcje telemarketingowe, którzy uważają, że jeżeli mamy produkt skierowany do osób starszych, to muszą to sprzedawać wyłącznie osoby starsze. Nie. 80% respondentów badania, którego wyniki zaprezentowaliśmy podczas festiwalu Customer Care Festival w maju tego roku, to 80% respondentów powiedziało, że dla nich wiek nie ma żadnego znaczenia. Co nie oznacza, że osoba starsza czy osoba młodsza nie będzie lepiej sprzedawała do osoby młodszej. Odpowiednio młodsza do młodszej, starsza do starszej. Nie ma takich badań, nikt tego nie analizował, natomiast jest w moim odczuciu osoba starsza ma więcej wspólnych tematów z osobą starszą, tak ogólnie mówiąc, niż osoba młoda. Czujemy inny respekt. To są inne zasady. Tak jak dokładnie w sprzedaży. Lepiej będzie nam się porozumiewać z osobą, która nadaje na tym samym poziomie emocjonalnego podejścia do tego tematu, niż osobą, która jest zrezygnowana czy wycofana tak naprawdę. To jest prosta rzecz. I to nie ma nic do czynienia wiek, tylko bardziej mówimy tutaj o charakterze. No właśnie i tak właściwie to się okazuje, że tych czynników nagle robi się więcej i do tego wieku trzeba dodać jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to i jeszcze tamto i się okazuje,
aha, czyli to nie sam wiek ma znaczenie, tak? I znowu wracamy do punktu wyjścia. Czyli mówiąc krótko, to też jest mit. No dobrze, więc kolejny mit ma dużo wspólnego z autostradami. Że są drogie? No, że drogi właśnie. No dobra, no faktycznie przejazd z Warszawy do granicy niemieckiej, nie pamiętam ostatnio ile to było, ale tam około setki to na pewno się wydawało na przejazd autostradą i rzeczywiście tutaj telemarketing też się mówi, że jest drogi. No jak drogi autostradę. Nie, oczywiście chodzi o tutaj o pieniądze, żebyśmy tutaj nikogo nie wprowadzali w błąd. Część menadżerów, część zleceniodawców akcji telemarketingowych uważa, że telemarketing jest drogi. No drogi, bo są drogie koszty pracy. Przecież telemarketerzy wykonują połączenia. Mamy koszty telekomunikacyjne. Oczywiście one są bardzo marginalne. Jeżeli byśmy przyjęli, że w call center, a wiele osób o tym myśli, że w call center mamy no limit połączenia przez telefon komórkowy, to się myli. Rzeczywiście tak nie jest. To są trakty wynajęte u operatora telekomunikacyjnego, za którego trzeba oczywiście płacić. To są umowy terminowe. Nie ma tam rozliczenia takiego, wiesz, jak w telefonie komórkowej. No bo po prostu call center jest za dużym biznesem, żeby jakiemukolwiek operatorowi opłacało się pobierać opłatę za no limit. No tak, a poza tym w umowie operatorów no limit jest napisane, że nie może to być wykonywany telemarketing zawodowo, czyli można teoretycznie z dwiema, trzema osobami rozmawiać 24 na dobę, ale no jak będziemy rozmawiać z dwoma tysiącami osób, no to już operator ma prawo wypowiedzieć umowę. Dokładnie. I biorąc pod uwagę ten mechanizm, o którym kompletnie często nawet nie mają zielonego pojęcia zleceniodawcy, no uważają, że skoro no abonament jest no 30-40 zł, doliczymy do tego jeszcze pracownika, a on jest taki jakiś młody, niepojętny, no to zapłacimy mu jeszcze mniej niż normalnie mówi prawo. No to mamy razem i 500. Wychodzi tanio, tak? No naprawdę można by zatrudnić pracownika za tam 1200 zł. No można oczywiście, tylko pytanie, czy znajdziemy takiego pracownika skłonnego nam pracować za 1200 zł. Telemarketing jest drogi i nie jest drogi. Zależy od tego, co oczekujemy po tym telemarketingu. Jeśli oczekujemy cudów, no to on musi być drogi. Jeśli natomiast oczekujemy rzetelnej pracy, to on wcale nie będzie drogi. On będzie porównywalny kwotowo z zatrudnieniem pracownika u nas na etacie. Może nawet będzie to rozwiązanie tańsze niż pracownik na etacie. Bo przypominam, pracodawcy doskonale o tym wiedzą, że poza pensją dla pracownika płaci się jeszcze składki na ZUS, ubezpieczenie i tak dalej. I z pracownik, który dostaje na rękę 2000, to de facto pracodawcy kosztuje nieco ponad 3000 zł. I to jest podstawa do obliczenia kosztów pracy. Nie 2000 przelane na konto pracownika, tylko te 3000 z górką pewną przelane i do pracownika, i do ZUS-u. I to jest właśnie taka intesencja. Plus wiele innych rzeczy, jak stanowisko i tam mnóstwo kosztów jest, już kiedyś rozmawialiśmy o tym. Wiesz, ale koszt lokalowy to jest w granicach 4-5% ogólnych kosztów. Nie przekracza nawet 10% kosztów związanych z prowadzeniem całego interesu. Lokal jest najmniejszym wydatkiem w tym wszystkim. Tak, ale wiesz, każdemu pracownikowi trzeba. Nawet nie mówimy o call center, tylko mówimy teraz, gdyby chcieć powiedzieć, że call center jest drogie, wezmę sobie sam ludzi. Często słyszę, Boże, jak często, słuchajcie, to znowu można powiedzieć kolejny mit, można by nazwać, Karolu, że no słuchaj, weźmiemy jakichś tam dwóch, trzech studentów, to nam podzwonią. Oczywiście z całym szacunkiem dla studentów, bo to nie o to chodzi, ale ludziom się wydaje, że po pierwsze, że jak młodzi będą, to oni nic nie będą chcieli zarobić, a po drugie zrobią to też dobrze. No wtedy to jest drogo. No bo ile byś nie wydał, to i tak nie ma efektu, a w związku z tym to znaczy, że jest drogo, tak? No bo stosunek wydanych pieniędzy do uzyskanego rezultatu jest po prostu żałosny. A tutaj to trochę inaczej wygląda, czyli profesjonalny call center potrafi się obronić i potrafi zarobić dla zleceniodawcy. Wiesz, zawsze takie akcje telemarketingowe powinniśmy analizować w tabeli, nazwijmy to tabeli kosztów i przychodów. Jeżeli one się bilansują dodatnio, no to jest nasz dysk, tak? Więc zysk, przepraszam, to jest właśnie ten efekt, że ten telemarketing wcale nie jest taki tań. Im więcej firma zarobi, tym mniej albo proporcjonalnie mniej zapłaci za ten telemarketing. Proste. Tak. Także wcale nie jest taki tani, gdy się go robi samemu, a nie jest taki drogi, gdy się go zleca. Tak? To tak będzie. Po to wymyślono outsourcing, nie?
No tak, chociażby. Dobrze, więc drogi mamy skończone. Dobrze, już wszystko jest jasne. I teraz cóż, zostałby nam jeszcze jeden, tak? Dobrze? No, dobrze już pamiętam. Tak. Ja jeszcze bym powiedział nawet dwa. No jeszcze nawet dwa, no to, to ja słucham też. No dobra, no to tak trochę na pograniczu biznesu i HR-u. Telemarketerów nie cierpimy, w związku z tym nie odbieramy od nich telefonów. Versus nikt z klientów nie odbiera telefonów od telemarketerów. To jest mit. To jest mit. Kiedy ostatnio odebrałeś telefon od telemarketera? Wczoraj. No, a wcześniej? Przedwczoraj. No właśnie, więc codziennie do nas dzwonią i to jesteś na uprzywilejowanej sytuacji, bo tak naprawdę masz dwa połączenia telefoniczne w ciągu tygodnia, albo i więcej. Ja nie pamiętam, kiedy do mnie telemarketer zadzwonił. No. Ale tylko no, dlatego, że... Fajne rozmowy były. No, ale tylko dlatego, wiesz, że nie zostawiam pochopnie gdzieś swoich danych teleadresowych, telemarketingowych. Nie zostawiam numerów telefonów. I to mnie chroni przed telemarketerami. Jak to zabrzmiało, kurczę, zajmuję się zawodowo telemarketingiem, a nawet się przed telemarketerami uciekam, nie? No tak, ale ja nie jestem dobrym klientem, bo ja po prostu zaraz wytknę tym telemarketerom, co mówią źle. A ja słucham za to i się zawsze jak gdyby też staram uczyć jednocześnie też tak, wiesz, co w trawie piszczy. Więc telemarketerzy dzwonią nie dlatego, żeby sobie podzwonić, tylko dlatego, że klienci odbierają te telefony. No czysta logika. Tak. Oczywiście bazy są olbrzymie i nie wszyscy w tej bazie odbiorą telefon, a jak już odbiorą, to nie zawsze chcą rozmawiać z telemarketerem, ale to nie oznacza, że kompletnie nikt nie odbiera telefonów od telemarketerów. To jest mit. Fakt jest taki, że telefony nadal są odbierane, nadal je tolerujemy, jeżeli nie radośnie do nich podchodzimy, to przynajmniej tolerujemy, bo uważamy, że to jest taka sama praca jak każda inna i każdemu się należy szacunek, w związku z tym ten telefon, jak już dzwoni do mnie ktoś, no to odbiorę. Najwyżej puszczę mu jakąś wiązankę pięknych ozdobników językowych. Zależy od tego oczywiście, jak to zostanie wysłuchane, jak to zostanie odebrane. I mam tutaj na myśli wulgaryzmy, żeby nie było takich, wiesz, on i auch. Tak. Ale jest ten telefon odebrany, więc to wcale nie oznacza, że telemarketery, że dzwonią i nikt ich nie odbiera tych telefonów. No bo gdyby tak było, to nie działałyby firmy telemarketingowe. No to fakt. I nie miałoby się tak dobrze, no bo mają się dobrze. Jeżeli dobrze dbają o pracowników i fajnie to robią, to mają się dobrze, mówiąc krótko, więc wiesz, tutaj można to potwierdzić. Dokładnie. No to zatem coś jeszcze? I jeszcze jeden telemarketer jest nachalny. To tak z HR-u bardziej związane niż z biznesem. No słuchajcie, on sprzedaje. No wiesz, telemarketer sprzedaje. Ale nie jest nachalny, tylko my go tak odbieramy. On po prostu wykonuje to, co ma do wykonania i rozmawia i sprzedaje i próbuje jakby wyperswadować nam z głowy swoją wrogość do niego. No ale to jest jego zadanie, więc telemarketerzy owszem, no jest to w pewnym stopniu mit, ale to też jest i fakt, że telemarketerzy są nachalni, bo są czasami. Natomiast jeżeli są doradcami, a nie sprzedawcami, no to nie są nienachalni. Tak? To z nimi się fajnie rozmawia. Oni doradzają nam. Tak, poza tym tutaj bym chyba trochę to oddzielił, bo zobacz, telemarketerzy, samo to, że użyłeś słowa jak gdyby w liczbie mnogiej, to możemy mieć wrażenie, że są nachalni, tylko pytanie jest takie, jeżeli na przykład jednego dnia będziemy mieli, załóżmy 5 połączeń, mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale załóżmy 5 prób, to ile razy zdarzy się, że to będzie jedna osoba? Pewnie nigdy. No, to się może zdarzyć, że to będzie 5 różnych osób, tak? Więc my mówimy, telemarketerzy są nachalni, bo dzwonią do mnie, ale ta jedna, pojedyncza osoba nie jest nachalna, bo ona po prostu dzwoni raz. Może zadzwonić za jakiś czas, ale na pewno nie następne, chyba że się umówimy. No chyba, że dzwoni też garażowe call center oparte o Success, o którym dzisiaj mówiliśmy. No wcisnąć, tak, no. Zarobić, uciec, być szczęśliwym. Zniknąć i tyle. Tak. No tak, ale to z drugiej jednak strony może się to zdarzyć, ale to w każdym zawodzie będzie, wiesz, no, nieraz się słyszy, że i policjanci, ktoś udaje policjantów i mandaty lewe wystawia, więc to też może się zawsze zdarzyć, ale my mówimy o takim dotyczących telemarketerów prawdziwych, czyli profesjonalistów, no to jednak telemarketer
nie jest nachalny, no bo on, jak powiemy nie, dziękuję, to on już drugi raz nie zadzwoni. Ktoś tam inny, jasne, ale to chcę, to chciałem przekazać, mhm. nie? Że to tak jak gdyby samo użycie liczby mnogiej powoduje, że... Okej, okay, no to się poprawiam. Tak telemarketer bywa nachalny, ale nie każdy. Ale nie każdy, absolutnie nie, na pewno. Znaczy nie tyle, ja nie chciałem wytknąć ci, że coś źle, tylko żeby rzeczywiście zwrócić uwagę sami na siebie, co mówimy, tak? Że oni, no oni tak, no bo jak dzwoni tylu, no to są oni, mhm. ale ten jeden nie. A my, jakbyśmy byli telemarketerami, no to my nie jesteśmy, ja nie jestem telemarketerami, ja jestem jednym z nich, mhm. byłbym, prawda? Więc to mhm. mam na myśli. Dobra, wytłumaczyłem, mam nadzieję, żeby nie zamieszać. No właśnie. No właśnie. I to tyle z tych mitów, które udało nam się i mi przygotować tak naprawdę. Pewnie jest ich więcej, zdecydowanie więcej, bo tak naprawdę każdy z nas ma jeszcze coś tutaj do dorzucenia do tej listy. I jeśli ktoś chciałby trochę coś tutaj pogmerać i podrzucać do tej listy, to zachęcam do komentowania naszego podcastu, czy w mediach społecznościowych, czy tutaj bezpośrednio pod dzisiejszym odcinkiem. I to tyle z mojej strony. Fajnie, bardzo, bardzo dziękuję za ten. Ja z kolei zobowiązuję się przygotować mity na temat cold callingu, ale to damy znać, jak już będą gotowe. Tymczasem, cóż, no dzięki ci, bo kilka rzeczy rzeczywiście było takich do zastanowienia się, czy kilka, czy kilkanaście do zastanowienia się i faktycznie no, z wieloma z nich zgadzam się w 100%, a z wieloma w 99%, no bo tak jak wspomniałeś, niektóre mity są i nie są, tak, więc to o to mi chodzi. Dzięki za to i cóż, słyszymy się w takim razie za tydzień, jakby nie było. Za tydzień w poniedziałek o 6 rano. Tak jest. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, hej. Do usłyszenia. K2 Podcast. Jeśli spodobał ci się dzisiejszy odcinek tego programu, wyślij link do znajomych lub po prostu udostępnij w mediach społecznościowych. A kolejny odcinek w najbliższy poniedziałek o 6 rano.